Cześć, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję etui do tabletów firmy ART. Jest to dokładnie model ART AB101 i służy on do tabletów o rozdzielczości do 7 cali. W tej chwili tablet już mamy w środku, za chwilkę zobaczycie jak to wygląda. Zobaczmy jeszcze z zewnątrz. Samo etui ma magnetyczne zapięcie, które bardzo dobrze się sprawuje i trzyma dość mocno. Mamy także z tyłu taką nóżkę, która służy oczywiście do podparcia ekranu. Zobaczcie to również za chwilkę. Nadmienię przy okazji, iż takie etui kosztuje jedynie 60 zł. Nie jest to duża cena ze względu też na zawartość, którą za chwilkę zobaczycie. I występuje w czterech wersjach kolorystycznych. Niebieskiej, żółtej, takiej jak ta biała oraz czerwonej. Przy czym jeszcze taka informacja, że w wersji żółtej mamy białą klawiaturę. Właśnie, moi drodzy, klawiaturę, ponieważ zobaczcie. Otwieramy etui i widzimy tutaj zintegrowaną na stałe z tym etui klawiaturę. Bardzo dobra rzecz dla wszystkich osób, które nie lubią klawiatur dotykowych, takich na ekranie tabletu czy smartfona, a wolą tradycyjne klawiatury, na których możemy realnie, fizycznie pisać. Ja jestem jedną z takich osób, dlatego taka klawiatura bardzo mnie cieszy. Posłuchajcie przy okazji, jak ona pracuje. Jest naprawdę cicha i dyskretna. Jest bardzo niski skok klawiszy. Taki układ znany z laptopów. Sama klawiatura nie jest aż taka duża, jednak wielkość klawiszy jest odpowiednia, tak żeby bez problemu nie trafiać palcem. Mamy także klawisz funkcyjny, który odpala nam kilka dodatkowych funkcji, jak tutaj F11, F12, Scroll Locka, Page Up, Page Down, End i Home. Także mamy kursory. W tym miejscu Enter i dość długą spację. Jest także przycisk Sleep, który służy w systemach Windows. Zobaczmy dalej. Mamy także logo firmy ART oraz trzy diody wskazujące nam stan naszej klawiatury. Zobaczcie, włączyliśmy Scroll Locka, świeci nam się dioda. Wyłączamy i nie ma. Sam ten materiał przypomina troszeczkę skórę, jest bardzo fajny, miękki. Łatwy w czyszczeniu. Jeśli chodzi o to obicie zewnętrzne, jest to taki siateczkowany materiał, który przy okazji jest dość miękki, tak samo z tej strony, jak i z drugiej, co już zapewnia samo w sobie ochronę tabletu znajdującego się w środku. Zobaczcie, mam też dwa 30-centymetrowe kabelki. Jeden jest wtykiem mini USB, drugi ma wtyk micro USB, który jest aktualnie podłączony do mojego tabletu. Oba kabelki mają po 30 cm i w zależności od tego, jaki mamy model tabletu, jakiego wymaga wtyku, tego kabelka sobie używamy. Tu jest też taki mały organizer, żeby sobie te kabelki tutaj wsunąć, jeśli nie są potrzebne. I mamy jeszcze mocowanie naszego tabletu. Dwa od dołu, jeden z lewej strony, jeden od góry i tutaj taką gumkę. Miałem Wam jeszcze pokazać, jak działa podparcie dla naszego ekranu, tak więc zobaczcie. Z tyłu mamy rozkładaną nóżkę i wtedy całość wygląda w ten sposób. Bardzo wygodnie się wtedy korzysta z naszego tabletu. Zobaczcie, jak to działa w praktyce, co mnie bardzo ucieszyło. Ta klawiatura działa bez problemu, bez żadnej konfiguracji w wielu fajnych grach na tablet. Zobaczcie, normalnie w bok wybieramy sobie zawodników. No i gramy. Oczywiście w wielu grach takie sterowanie będzie o wiele wygodniejsze niż dotykanie ekranu. Szczególnie w takich klasycznych produkcjach jak ten Mortal Kombat Ultimate. No i cóż, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o prezentację tego etui firmy ART. Jeśli chodzi o podsumowanie naszej recenzji, jeśli ktoś z Was jest szczęśliwym posiadaczem tabletu takiej właśnie przekątnej do 7 cali, jak najbardziej polecam takie etui. Przede wszystkim jest drogie, 60 zł, jest fajnie wykonane, dostępne w czterech kolorach, no i przede wszystkim ma całkiem fajną klawiaturę zintegrowaną z etui, która w wielu grach, aplikacjach może się naprawdę przydać. Może się przydać także przede wszystkim do pisania tekstów, do pisania maili. Możemy to wtedy zrobić po prostu szybko.
Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, a po więcej informacji zapraszam do pełnej recenzji na portal wideotesty.pl. Pozdrawiam Was, cześć!